Przegląd kolęd i pastorałek w szkole podstawowej nr 10 w Suwałkach ma już swą historię i renomę. Nie dziwi więc sala pełna rozśpiewanych dzieciaków. To już 19 takie spotkanie w gościnnych progach Suwalskiej Dziesiątki. Od wielu, wielu lat ta atmosfera towarzyszy nam i to motywuje nasze panie, żeby każdego roku przygotowywać tą uroczystość, żeby zapraszać, bo ciągle przyjmują nasze zaproszenie. I widzimy, że jest taka potrzeba, żeby wspólnie w swoim i nie tylko w swoim gronie świętować. Artystyczne prezentacje to okazja nie tylko do wyśpiewania tradycyjnych kolęd, ale również zupełnie współczesnych melodii związanych tematycznie z bożonarodzeniowymi świętami. Na scenie i na widowni pełna integracja, bo przecież z tych świąt cieszą się bez wyjątku wszyscy. Dzieci zdrowe, o specjalnych potrzebach, młodsze, starsze, przedszkolaki, uczniowie wprowadzają nas w ten magiczny czas. I tak jak widzimy, od 19 lat przyjmują nasze zaproszenia, uświetniają naszą uroczystość, wspólnie się bawimy, nie ma miejsc, nie ma jakiegoś, wszyscy są wyróżnieni, wszyscy są nagrodzeni w miarę możliwości. Wymyślony niemal 2 dekady temu przegląd to dzieło nauczycielek zajmujących się dziećmi o specjalnych potrzebach. Wszystkie dzieci są nasze, kochane, przeszczęśliwie, śpiewające, bawiące się. Oczywiście nie ma tu ani zwycięzców, ani przegranych, bo to przegląd, a nie konkursowa rywalizacja. A uczestnicy wkładają w swoje prezentacje tyle serca i energii, przygotowań i zapału, że gdyby przyszło tych najlepszych nagrodzić, wszyscy zasłużyliby na wyjątkowe nagrody.